Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie testów chłodzenia firmy Cooler Master. W tym filmie zobaczycie dokładne wyniki testów, tak więc zapraszam Was do oglądania, a ceny chłodzeń Cooler Mastera sprawdzicie sobie w opisie filmu. Zaczynamy! Przed nami chłodzenie Cooler Master Gemin 2SF524. Mamy tutaj chłodzenie typu Top Flow z wentylatorem 120 mm w zestawie o maksymalnej prędkości obrotowej 1300 obrotów na minutę. Jest to taki wentylatorek Cooler Mastera z wygiętymi łopatkami. Dość cichy, natomiast nie jest to wentylator niskoprofilowy, tylko standardowy. W zestawie oczywiście instrukcja obsługi. Mamy także zestaw mocowań elementów mocujących. Możemy to chłodzenie zamocować tak do procesorów Intela, jak i AMD. Między innymi kompatybilność z soketem Intela 1366, 1156, 1155, 1150, ponieważ u mnie też to było mocowane, i Intel 775 starsza podstawka. Do AMD mamy AM3+, AM3, AM2 i FM1. Czyli wszystkie takie najbardziej znane podstawowe rodzaje mocowań. Całość z wentylatorem, moi drodzy, waży około 0,5 kg, więc dość masywna rzecz. No jak widzimy, tutaj mamy radiator, który jest dość duży. Jak widzicie, jest też dość wysoki. Mamy tutaj rurki cieplne o średnicy 6 mm, jest ich 5. Zakończenia mamy tutaj i mamy miejsce, gdzie pasta termoprzewodząca łączy nasz procesor z tym właśnie radiatorem. Jak widzicie, żeberka są dość gęsto usytuowane. Już same możliwości odprowadzania ciepła tego bloku radiatora są bardzo duże. Oczywiście ładnie wykonane logo Cooler Mastera. Po prostu robota wysokiej klasy. Na górze mamy możliwość zamontowania albo tej 120, którą mamy w zestawie, zobaczcie. I mamy też otwory pod wentylator 140 mm. Jak widywaliście u mnie w filmach, ja tutaj miałem chociażby oversize'a 120 zamontowanego, co prawda na tych jeszcze otworach od 120 firmy RageIntec. Coś takiego miałem na tym chłodzeniu, czyli wentylator niskoprofilowy, który moim zdaniem lepiej wygląda na tym chłodzeniu niż fabryczny. I oczywiście możecie też zamontować pełnowymiarową 140 lub nawet jakiegoś oversize'a 140, jeśli chcecie. Co jest ogromną zaletą tego chłodzenia, to że jest wysokie. Dzięki temu, kierując je w stronę banków pamięci, spokojnie, nawet jeśli mają duże radiatory, to te pamięci się tutaj ładnie mieszczą. Jest to oczywiście ogromny plus i takie chłodzenie, ten blok radiatora jest bardzo uniwersalny, będzie pasował praktycznie do każdej obudowy. Mamy dużą powierzchnię chłodzenia, a jednocześnie jest to kompaktowe, nie zajmuje tutaj kompletnie miejsca. I przy okazji montaż też nie jest ciężki. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o prezentację produktu. Teraz zapraszam Was na testy praktyczne. Zanim zaczniemy pomiary chłodzenia Cooler Mastera, jeszcze dwa takie szybkie testy pomiarowe, czyli temperatura otoczenia prawie 30 stopni, niestety u mnie bardzo gorąco, grzeją lampy, oświetlenie studyjne i po prostu jest małe, ciasne pomieszczenie, więc jest gorąco. Weźcie pod uwagę, że jeśli u Was jest na przykład 20-22 stopnie w pokoju, to też takie chłodzenie lepiej poradzi sobie, po prostu będzie wydajniejsze w niższej temperaturze niż tutaj już w takich tropikach jak u mnie. Druga rzecz, pomiar hałasów tła. Jak widzieliście, możemy przyjąć, że jakieś 36 dB to jest z komputerem wyłączonym. Dobrze, jak widzicie, temperatura na pulpicie jest mniej więcej stabilna, jakieś 35 stopni. Jeśli komputer jest świeżo włączony, to jest to około 30 stopni. Natomiast teraz będziemy stresować komputer. Na początek uruchomimy sobie test OCCT. Jak widzicie, mam włączone dwa programy pomiarowe, SpeedFan oraz OCCT. Mierzą wartości na poszczególnych rdzeniach. Wyniki są bardzo podobne, więc możemy je uznać za wiarygodne. Odpalamy test procesora. No i widzimy, że wartości idą w górę.
i maksymalna wartość odnotowana to 65 stopni. Jeśli chodzi o pomiar hałasu, to jakieś 45 dB w trybie idle. Teraz włączamy OTZT i zobaczymy, jak to nam wzrośnie. Ok, procesor był maksymalnie obciążony, więc te 46 niecałe decybeli to jest maks, jakie wyciągamy z tego wentylatora. I moi drodzy, czas na podsumowanie. W chwili obecnej zdecydowanie jedno z najwydajniejszych chłodzeń, jakie miałem, odkąd zmieniłem procesor z i3 starszej generacji na i7 z wstawce 1150. Procesor bardzo wydajny, bardzo też grzejący się. Na boksowym chłodzeniu po prostu nie wytrzymał więcej niż jeden dzień. Konieczny był montaż chłodzenia Cooler Mastera, gdzie temperatury po prostu momentalnie się ustabilizowały, spadły do bardzo przyzwoitych. Tak więc chłodzenie tym samym potwierdziło swoją wydajność, a przy okazji jest to też chłodzenie bardzo fajnie wykonane i sprawdzające się praktycznie w każdej obudowie, także w takich mniejszych jak mam ja. Niestety ciężko dostępne w Polsce, nie wiem czy w ogóle można je kupić, natomiast trzeba przyznać, że model naprawdę ciekawy i wydajny. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!